Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Test Driver Ultimate. I zaczynamy sobie od transportu, dostarczenia kolejnego wozu do celu. Co my tu mamy? Nie spojrzałem na znaczek, nie zdążyłem, nie właśnie zwróciłem uwagi, co to jest za samochód. Nie mamy oczywiście, nie wiem, a powiem wam, gustowny, podoba mi się. Noble, o Noble, nie znam marki. To pewnie jakaś marka podszywająca się pod jakieś inne. Pod inną markę, znaczy tworząca podobne samochody, tylko że podobno tańszy, tak. Rów podrabia, Rów? Chyba dobrze mówię, Rów podrabia Porsche. Jak dobrze pamiętam. Właściwie chyba było tak w TDU2, bo licencję Porsche ma tylko EA, ale nie wiem, czy się to już nie zmieniło, bo wiem, że właśnie w roku 2015-16 już była mowa, że EA już ma już nie mieć na wyłączność no tą daną markę. Chodzi mi tu o Porsche oczywiście. No i co, spróbujemy sobie przejechać to w miarę jakoś sprawnie, tak, żeby nie rozbić auta. Chociaż wątpię, żeby nam się to udało. Ale dobra, ciśniemy. Idziemy sobie. Nawet ładnie się wkręca. Mamy fajną trasę, prostą, delikatne zakręty, tylko niestety czasami wzniesienia i trzeba uważać. To, żeby mi tutaj nie zjechał na pobocze. Trzeba po prostu uważać, jak wyprzedzamy jakiś samochód. Czy z nic aby nie jedzie z naprzeciwka, bo wiadomo, tutaj mamy ograniczoną widoczność na zniesieniach. Jeszcze się zmieściłem się elegancko. Fajne, naprawdę są fajne te zadania, bo po pierwsze można zrobić dużo kasy, 90 tysięcy to jest niemało i też jest to, przepraszam was bardzo, jest to pokazać na odcinku. O, obrysowałem go, ale nie straciłem kasy. Jest to pokazać na odcinku, bo nie dość, że zarobię kasę, to mogę wam pokazać na przykład jakiś samochód, jak on się prowadzi, mniej więcej co powiedzieć coś o nim. Jakieś tam moje farmazony, wypociny i zobaczyć, jak ten samochód wygląda, ogólnie prezentuje się wewnątrz, zewnątrz. Więc ciekawie. Na razie dobrze nam idzie, ale wcale się nie zdziwię, jak gdzieś zarobię, kurwie. To ze mną to tak często jest. 8,5 km jeszcze przed nami. Jeszcze chyba połowy trasy nie przejechaliśmy. No to szczegół. O właśnie. Widzicie. Wykrakałem. O, zjechał mi. Tak bym się jeszcze podejrzewam zmieścił, no ale. Dobra. I w lewo. Let's go. Ktoś tu robi, widzę, transmisję Dream Team Gaming z GS Dirta 4. O, Dirt 4 naprawdę ładnie się prezentuje graficznie.
Zapomniałem sobie w ogóle dzisiaj muzyki włączyć. Ale to szczegół. Dobra, i kilometr nam został do zakończenia tej trasy. No i zaraz weźmiemy kolejny samochód. Dzisiaj raczej będzie odcinek właśnie z tymi... Samo... A, przejadę ten... Dobra. Bo już miałem zawracać. Samochodami do transportu. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, tę misję. Może to są też kradzione samochody, no nie wiadomo. W ogóle. Chyba, że wszystko odbywa się też legalnie, bo też tak może być. Mamy kolejny samochód. Co to będzie? Podejrzewam, że teraz nam się już trafi jakiś klasyk. No. Bardzo fajne malowanie, podoba mi się. Oczywiście burnout w tych klasykach. Tradycja. 32 km, sporo, sporo naprawdę. Objechanie samej mapy, i ciekawe jestem, ile nam zajmie, no pewnie na pewno godzinę. Przy dobrych wiatrach. Lecimy. Poboczym oczywiście, bezpiecznym. Wątpię, żeby się udało właśnie raczej 32 km przejechać takim czymś jeszcze bez wypadku. Nie wiem, co tu opowiadać. Na razie to jedziemy wzdłuż wybrzeża. Widzę, że mniej więcej taka sama trasa będzie jak tym, co Noble jechaliśmy, tylko że w drugą stronę, od dupy strony. Czyli tak naprawdę nic ciekawego. Jeśli chodzi o widoki, podejrzewam, że to, na to po lewej lotnisko też nie można jechać. Właściwie kurde, szkoda. Bo na pewno fajnie można byłoby się pobawić. Pojeździć pogubkować na lotnisku. Podriftować, jak wiecie, jakieś szersze drifty i te sprawy. No ale co się zrobi? Nie pamiętam właśnie, w Test Driverze 2 też chyba nie było dostępu na lotnisko. Był dostęp za to na tor wyścigowy. Można było wjechać w każdej chwili. Tutaj jako takiego, tak, jako tako nie z, jak szczerze tak nie, jak to nie zwiedziłem całej mapy. Gra na razie jeszcze mnie w te niektóre rejony nie wysyła. No ale pewnie niedługo zacznie, żebyśmy wszystko tak w miarę, wiecie, posmakowali każdego tutaj kawałka wyspy. Ale wszystko się okaże w przyszłości. Na razie nie wiem, to mam chyba gówno ukończone tej kariery 20%. Więc maluśko. Jak na razie dobrze mi idzie, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. I lewa, lewa. W sumie pobocze bezpieczne. Zamieściłem się tu chwilę, napiję się kawy. Mam ogólnie popołudnie. Ja nagram ten odcinek, od razu wezmę do montażu.
takim razie będę chciał już na dzisiaj skończyć nagrywanie. Może bym coś zupdate'ował na YouTube'a. Chciałem zobaczyć, czy się jeden odcinek zupdate'ował. Wczoraj wysyłałem, ale coś niestety YouTube mi tu, jak to mam powiedzieć, popierdolił. Nie chciał mi w ogóle przetworzyć innego materiału. Ale jestem ciekawy, czy w końcu się udało, czy nie. Mnie w ogóle ten nowy YouTube denerwuje. Jakiś gdzieś jakiś z edytu studia, kurwa, i ten tegas. O, zupdate'ował się, jest wszystko. No to fajnie. Cieszę się. Ojej. To fajnie, że się zupdate'ował. Myślałem, że już będzie problem. Passat B5 VS Ford Mondeo MK2 MK3, przepraszam. No, bardziej bym wolał Mondeo niż Passata, mimo że jest to bardziej za Niemcami. A dziś Passat nigdy do mnie nie przemawiał. Niestety, bez obrazy tutaj. Moi mili. Dobra, co ogarnąłem? Kurwa, nie w to wszedłem. Miałem się sprawnie to wysłać. Chyba, że mam sieć przeciążoną. Czasem tak bywa. Niestety siedzą u mnie ludzie. Prędkość właśnie pobierania mi się teraz zwiększyła. A już wysyłania, no to jest w ogóle tragedia. No ale co się zrobi? Na ziemi dobrze idzie. Ponad połowę trasy przejechałem bez wypadku. Wszystko fajnie, pięknie. Ale widzicie, że momentami tutaj już naprawdę jadę ostrożnie. Portfel mi się próbuje, będzie mi kasa wylatywać. Na to wychodzi. To już bida. Mało co tutaj pieniądza. No ale dzisiaj usnę, już niedługo wypłata to. Ojej. Ojej. 7,8,9. Gdzie tyfa? Będzie. Już ograniczy naprawdę to palenie. Ogólnie gdzieś ostatnio nie mam ochoty do palenia, ale wczoraj gdzieś na noc mnie wzięło, jednak paliłem. Coś mi zamknął okno, nie fajnie. Teraz to już nie ma szans, żeby stał z ławkami. Bo ogólnie w dzień nie chciało mi się palić. No, dzisiaj jeszcze nie paliłem, ale wstałem dopiero jest 2,5 godziny na noga. Niestety jeszcze dwie nocki mi zostały. O, masakra. Nocki są przejebane. Człowiek zostaje taki zjebany i w ogóle jest po tych nockach. A gówno pieniędzy z tego ma. Tak naprawdę. Tylko 2%.
Nie zbiegaj tej strony, dopóki film nie zostanie. Coś słabo dzisiaj widzę będzie z tym wysłaniem. Nie wiem czemu tak. Nie wiem, co mi się tutaj stało. Dobra, bez tutaj wygłupiania się, bo 4 km mi zostały, tyle już, żebym przejechał. Bez wypadku. Wypadałoby mi kupić, żebym jeździł wolnym samochodem. To wtedy będę dojeżdżał zawsze idealnie. Mimo, że już w chuj jedziemy, naprawdę w chuj. Jak widzicie. Bezkolizyjnie idealnie będzie. Za właśnie za to, że jak dojdziemy bezkolizyjnie idealnie, to mam bonus 40 tysięcy, ale pewnie pamiętacie. Km przejechaliśmy. No. Więc jeszcze trochę. Widzicie, pierwszy raz tym samym samochodem jedziemy i widzę ile przejechaliśmy, nie? Bo on jest w nowości, tak jakby zero. Ma przejechane. No, trzeba uważać, ten. No, widzicie? Wahamy. Takie cipy. Także przehamuję ci bardzo. Specjalnie jedną go. Dla utrudnienia. Nie wiem, spierdolę, dobra. No co, będzie idealnie. Tak? Już nie mogli dać 100 tysięcy, tylko 99. No, 149 dostaliśmy. No. 50 tysięcy, tak? Na to wychodzi. Nie, czy mi się pojebało? Tak, chyba na to wychodzi. Nie. Dobra, i teraz mam jeszcze 19 i to będzie w tym odcinku ostatni. Tutaj nasz przejazd. Co to jest? Maserati? Nie. Cabrio. Nie podoba mi się. Przypomina mi tą parówkę, kurde, z Forda Racinga. To nie wiem, co to jest. Jaguar, przepraszam was, Jaguar. Przypomina mi tą parówkę też właśnie Cabrio 4 Racing 2. To był taki Ford prototypowy. Normalnie tylko tamty to był taki fi wąski. No jeszcze takie dziwne te lampy jak Fiat ten Brava, Bravo, jedynka. Nigdy nie przepadałem za samochodami typu Cabrio. Chociaż podejrzewam, że jakbym pojeździł, to by się, no, jakoś tam, wiecie, możliwe, że pozytywnie by się nastawił do Cabrio. Może mi zjechał. Strasznie mi licho idzie, widzę to wysyłanie tutaj. Nie fajnie.
i Pradę. Ale tęcy już czuję, że nie przejadę idealnie. O tym już wiecie, szybciej się jedzie, no nie jest to jakiś demon prędkości w porównaniu do, nie wiem, Lamborghini Pagani i tych spraw. No ale lepiej idzie niż ten wcześniejszy. Więc wiecie, możemy zawsze wynieść na zakręcie i te sprawy mogę dziś nie wyhamować. Standard. Go Power Rangers. Ups, było blisko. Niecała dycha została nam tu już. Zamiatane. Było idealnie. Zamiatane już idealnie. Poszło w piściec. Wow, było blisko. Ale w kokpicie fajnie, bardzo podoba mi się. Nawet nie czuć, że jedziemy cabrio. Tak, wiecie, ciemno jest, nie? Tyle, że no tak widać, że teraz jedziemy porą tak do bardziej wieczorową. Ale ogólnie w środku bardzo mi się podoba. Kurde. No patrzcie, delikatne takie uderzenie 7200 już odpada. Zamiatane po prostu. O, hampel. Let's go, my friends. Lewy, lewy, lewy. Dobrze, dobrze. Prześle. Można było tam skręcić. Muszę tutaj mocno zwalniać. O, było blisko. No, ale 2 km nam zostały. Policja oczywiście. Myślę, że ja ich powinienem przepuścić. Nie wiem, jakie zabrała w tym. Tam w grze zazwyczaj podejrzewam, że policja ma zawsze pierwszeństwo. No niby u nas, no to policja by miała pierwszeństwo w tej sytuacji. Bo po prawej stronie nie wiem ich. Zasada prawej ręki. No bo do znaków mamy jedynie, widzę, znaki stop i tyle. Nie ma nic więcej. Nie ma tego typu jakiś ostry zakręt, ostre pierwszeństwo, to sprawa. To szkoda. O, mamy, że skrzyżówki, ale widzicie tutaj, że nie ma kto ma pierwszeństwo, żeby jakaś podporządkowana czy coś. Tu mamy stop, że mamy się tyczy. Oho! Ale się grzmotły. Ale urwa. Ten przyorał. Zawieszenie. Drifting. Pięknie.
Jest okej. Dobra, tak więc, moi drodzy, komentarz.